Siemanko, witam Was na moim kanale. Jak zwykle włosy mam mokre. Dzisiaj będziemy sobie porównywać dwa produkty. Maskę do laminacji włosów z Onlybio oraz laretkę do laminacji włosów, która pachnie jak kisiel. Na prawą stronę nałożę sobie maskę do laminacji włosów z Onlybio. Trochę się boję, że nie będzie widać różnicy, ale no zobaczymy. Te dwa produkty, słuchajcie, one mi się bardzo dobrze sprawdziły. Są dwa najlepsze produkty, jakich próbowałam do laminacji włosów. Wydaje mi się, że tutaj już wystarczająco namaściłam tą prawą stronę. Teraz przechodzę do... O kurde, muszę wytrzeć ręce, bo nie mogę otworzyć. O! Udało się. Przechodzimy teraz, słuchajcie, do galaretki. Przez tą konsystencję takiej, wiecie, galaretki nakłada się to po prostu jak marzenie, jak dosłownie kisiel. Chyba głównie przez zapach ta galaretka jest moją ulubioną. Sprawdźmy, ile mam to trzymać. 10-15 minut, a to mam z tego, co pamiętam. O Jezu, nie leć. Bo z tego, co pamiętam, mam trzymać kilkanaście minut. Wszystko potrzymam jakoś tak... 20 minut. Powiem tak, słońce wyszło bardzo ładne w ogóle. Wysuszyłam te włosy, ja nie widzę różnicy, także usiądę i zobaczymy może, mam nadzieję, różnicę. Szczerze mówiąc, tak mi słońce w twarz daje, o Jezu, że aż siebie ledwo widzę w telefonie. Zobaczmy sobie te włosy. Tutaj mamy stronę tej galaretki do włosów. Tutaj mamy stronę tej maski z Onlybio. Już Wam pokazuję. Nie wiem, gdzie te włosy wyglądają lepiej, bo naprawdę wyglądają tutaj po obu stronach naprawdę zajebiście. Jezus Maria. No nie wiem, słuchajcie. Jeżeli Wy widzicie różnicę, to ja nie wiem. Ja jestem po prostu ślepa. Tu widzimy mega piękną taflę, ale tu również widzimy mega piękną taflę. No kurde, nie widzę różnicy. Oba te produkty są tak zajebiste. Myślałam jednak, że wybiorę którąś ze stron, no ale szczerze... Nie wiem, ja nie widzę różnicy. Może tu ciut bardziej jakiś taki większy puch jest niż tu? Nie wiem, polecam tą galaretkę oraz tą maskę. Wypadają na moich włosach praktycznie tak samo, także naprawdę... Aż misiek tutaj do mnie przyszedł. Heja. Heja, kochaniutki. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Cześć!